Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dzisiaj porozmawiamy o wyobrażeniach o Japonii, o wrażeniach z Japonii i o tym, jak to wszystko ma się do rzeczywistej rzeczywistości. Temat dosyć zapalny, więc proszę zapiąć pasy i słuchać dalej. Na własną odpowiedzialność. Gotowi? No to lecimy. Odcinek 14. Wyobrażenia o Japonii. Brzmi tak bardzo niewinnie, nieprawdaż? Wrażenia z Japonii. No brzmi jeszcze bardziej niewinnie, bo przecież każdy wraca z urlopu do domu pełen wrażeń. To normalne. Rzeczywista rzeczywistość? No o czym ty w ogóle tutaj bredzisz? Czy może być jakaś inna rzeczywistość? No niestety, jeśli chodzi o Japonię, to rzeczywistość jest inna. W zależności od tego, gdzie mieszkamy, na jakim etapie życia jesteśmy i od tego, jak patrzymy na ten kraj. Są jednak pewne niezmienne, stałe punkty programu tutejszego życia i to o nich właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Trochę się obawiam, że otworzę puszkę Pandory z tym tematem, ale przecież, jak już wiecie, nic co kontrowersyjne nie jest mi obce. Ale zanim ugrzęźniemy po same pachy w kontrowersyjnych tematach, cieszcie się proszę razem ze mną, że to już 14 odcinek Na wsi w Japonii. I wiecie, iż nie mogę się doczekać odcinka numer 20. Według rozkładu powinien on ukazać się w marcu i z tej okazji już przygotowuję dla Was kilka małych niespodzianek. Dzisiejszy filmik, który towarzyszy Wam, jeśli słuchacie na YouTubie, to spacer po miasteczku Karuizawa w prefekturze Nagano. Mamy tam blisko i dlatego często wybieramy się tam do piekarni po chleb. Bo o chlebie być może również dzisiaj będzie. Więc jeśli słuchacie, oglądacie i towarzyszycie mi na mediach społecznościowych, to byłoby mi bardzo miło, jeśli polubicie, zaobserwujecie, skomentujecie i zostaniecie tutaj ze mną na dłużej. I dziękuję Wam bardzo za każde kliknięcie. Wasze wsparcie dodaje mi motywacji do dalszego działania, nagrywania i pokazywania Wam Japonii i mojego świata. Na Instagramie, TikToku i YouTubie jestem jako Two Cats Trooper. Cyfra 2. Cats Trooper w pisowni angielskiej. Wszystko jako jedno słowo. Zapraszam. I zanim przejdziemy do głównego tematu, jeszcze mała uwaga odnośnie mojego głosu. No jest jaki jest, ale jeszcze po COVID-zie nie wrócił w całości do normy. Więc przepraszam. No a teraz do rzeczy. Do dzisiejszego odcinka przymierzałam się już od dawna. Miałam ten temat na myśli, zanim jeszcze zaczęłam nagrywać pierwszy odcinek podcastu. Ale unikałam go, bo w sumie tak na chłopski rozum, no co mi do tego, co inni myślą o Japonii i jakie wrażenia z tego kraju zabierają ze sobą do domu. Ale odkąd dodaję filmiki do podcastu, to YouTube'owy algorytm wypełnił moją stronę automatycznymi polecajkami. No a skoro ja wstawiam Japonię, to poleca mi więcej o Japonii. I z ciekawości kliknęłam na parę filmików. Po polsku i po angielsku. I muszę Wam powiedzieć, to był błąd. Ale wiecie, jak to jest. Człowiek jest zafascynowany. Tak samo jak ludzie automatycznie zwalniają, żeby przyglądać się wypadkom samochodowym. No mniej więcej taki sam vibe tutaj. Ale nie jest to wyłączność YouTube'a, bo
podobne przypadki można znaleźć wszędzie tam, gdzie kongregują się miłośnicy Japonii. No i te wypadki samochodowe, no przepraszam, media społecznościowe, można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza to wyobrażenia o Japonii. Zazwyczaj są one połączone z planowaniem podróży do kraju tutaj. A druga kategoria to wrażenia już z Japonii, tudzież porady na temat podróży po Japonii, którymi dzielą się ludzie po powrocie do domu. Więc zacznijmy od wyobrażeń przed podróżą. Tutaj chyba najbardziej popularnym przykładem jest oczywiście, jak zawsze, transport miejski. Na przykład lądowanie późnym wieczorem na lotnisku Narita, ale zarezerwowany hotel znajduje się w Tokio. I przekonanie, że transport publiczny będzie działał o późnej godzinie i że będzie można dojechać do Tokio pociągiem. Bo przecież Japonia ma najlepszy transport na całym świecie. No, kochani, może i ma, ale ten transport nie działa nocą. Nawet do międzynarodowych lotnisk i z międzynarodowych lotnisk. I gdy już pierwszy szok i zdezorientowanie minie, nadchodzi w końcu ta świadomość, że niestety w Japonii jest jak w bajce o Kopciuszku. Po północy, jak za machnięciem czarodziejskiej różdżki, pociągi przestają funkcjonować. Stąd też bierze się taka duża popularność hoteli kapsułkowych w dużych miastach. Bo jeśli po pracy poszedłeś na balangę z kolegami i szefem z pracy i potem przegapiłeś albo przegapiłaś ostatni pociąg do domu, to przynajmniej masz się gdzie wyspać. I taka jest właśnie główna funkcja tych hoteli kapsułkowych. Choć wydaje mi się, że większość turystów myśli, że to właśnie dla nich te hotele kapsułkowe powstały, jako budżetowa opcja noclegowa. Więc tutaj taka moja mała porada. Jeśli lądujesz na japońskim lotnisku późnym wieczorem albo wylatujesz z japońskiego lotniska wcześnie rano, to oszczędzisz sobie dużo nerwów, zdrowia i również kasy. Jeśli ten pierwszy lub ostatni nocleg w Japonii zaplanujesz w pobliżu lotniska. Bo nie każde lotnisko, nawet te międzynarodowe, nie każde jest otwarte 24 godziny na dobę. Więc te osoby, które liczą na przekimanie na lotnisku, mogą się nieprzyjemnie zdziwić. A temat pociągowy oczywiście łączy się z wyobrażeniem, że japońskie pociągi nigdy się nie spóźniają. No wiecie, turysta podekscytowany faktem, że jedzie w japońskim pociągu, może po prostu nie zauważyć drobnych opóźnień. Ale przecież na drobnych opóźnieniach się nie kończy. Te większe również są na porządku dziennym, uwierzcie mi. I czy dostaje się wtedy zwrot pieniędzy za bilet? Oczywiście, że nie. Można co najwyżej dostać oficjalny świstek z informacją, że pociąg się spóźnił i który to świstek potem dajemy szefowi w pracy jako usprawiedliwienie naszego spóźnienia. Drugie najpopularniejsze wyobrażenie to chyba takie, że Japonia jest bardzo technologicznie rozwiniętym krajem. I że kiedy cała reszta świata nadal tkwi w XXI wieku, my tu w Japonii żyjemy w przyszłości. W przyszłości pełnej robotów, automatyzacji i wspaniałej technologii. Gdzie toalety myją nam tyłki i przeprowadzają automatyczną analizę moczu, gdzie roboty pełnią funkcję kelnerów w restauracjach i gdzie w automatach można kupić dosłownie wszystko, z używanymi majtkami włącznie. No i jest w tym trochę prawdy, troszeczkę. Ale jak to zawsze bywa, taki image Japonii w ogromnej większości przypadków ograniczony jest do tych najbardziej pokazowych miejsc. Tam, gdzie zostanie on dostrzeżony przez
pełne zachwytu oczy turystów. I czasami podczas całego pobytu w Japonii można właśnie pozostać w takim przekonaniu, że Japonia żyje w przyszłości. A te sytuacje, kiedy rzeczywistość nie zgadza się z wyobrażeniami, zostaną odsunięte na bok jako odosobnione przypadki. No na przykład, kiedy w lokalnej knajpce wybieramy danie i płacimy za nie w automacie przy wejściu i kiedy ten automat przyjmuje tylko i wyłącznie gotówkę. Na przykład, kiedy w pięknym, polecanym przez wszystkich Airbnb zimą w pokoju stoi masywny grzejnik olejowy, który potrafi śmierdzić naftą, bo w Japonii centralne ogrzewanie praktycznie nie istnieje. Na przykład, kiedy chcemy zarezerwować nocleg w bardziej urokliwym miejscu i kiedy okazuje się, że rezerwacja jest możliwa tylko przez fax, bo albo hotel nie ma strony internetowej, albo ma, ale bez możliwości zrobienia rezerwacji online. A o usługach pocztowych dotyczących wysyłek międzynarodowych to już wolę nie wspominać, bo na szczęście przeciętny turysta nie będzie miał potrzeby wysyłania paczki za granicę. No a te małe zgrzyty zostaną pogrzebane w świadomości przeciętnego turysty jako zakłócenia w Matrixie. Wyjątki raczej niż reguła. A tymczasem rzeczywista rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Sprawy urzędowe, bankowość, prawo i sprawiedliwość, czyli wszędzie tam, gdzie technologia i nowoczesne systemy ułatwiają życie mieszkańcom innych, rozwiniętych krajów świata, w Japonii nadal tkwią tak gdzieś w końcowych latach XX wieku. Kolejne najpopularniejsze wyobrażenie tutaj, na tej naszej liście, jest być może jednym z bardziej kontrowersyjnych. A chodzi o zupełnie spaczony wizerunek japońskiej kultury. Kiedy słyszę, że ktoś jest zakochany w japońskiej kulturze, albo że Japończycy szanują swoją kulturę i wszelkie permutacje tych stwierdzeń, to w tej chwili już nauczyłam się wzruszać ramionami i potakiwać, kiwając głową. Więc zderzenie z rzeczywistością, że Japonia to nie anime, bo niestety w dzisiejszych czasach to właśnie anime jest bardzo często utożsamiane z japońską kulturą, z całością japońskiej kultury. Więc takie zderzenie z rzeczywistością potrafi być dosyć bolesne. Rozczarowanie, że my tu w kimonach nie śmigamy na co dzień. Że to faceci w śmierdzących garniturkach wypełniają miejskie pociągi, a nie ninja z mieczami na plecach. Że większość młodych Japończyków woli wybrać się na przykład do Tokio Disneylandu, niż rozkminiać zawiłości japońskich goblinów. A swoją drogą, to skąd się bierze ta polska obsesja, jeśli chodzi o yokai? Bo jeśli zapytasz się przeciętnego Japończyka, co wie na ten temat, to najczęściej w odpowiedzi dostaniesz po prostu huh? He? No. Zgadzam się, że japońska kultura potrafi być piękna, ale potrafi też być skrajnie okrutna. Ma swój urok, jeśli ograniczamy się do tego, co widzimy w filmach promujących Japonię, produkowanych przez JNTO. JNTO? Czyli to chyba przez Japan National Tourism Organization. I finansowanych z funduszy rządowych. Piękne świątynie, chramy, kwitnące wiśnie, lśniące plastry sushi i ciurkot nalewanej sake. Dla innych kultura japońska to kreskówki, gdzie przerysowane dziewczyny potrząsają rytmicznie ogromnymi biustami. Mało kto zdaje sobie sprawę, że kultura Japonii ma też swoją ciemną stronę.
stronę, o której nawet sami Japończycy nie chcą mówić, albo udają, że po prostu nie istnieje. A jak to jest z tym poszanowaniem kultury i tradycji przez samych Japończyków? No, według mnie to jakieś nieporozumienie tutaj. Japończycy nie są przywiązani do kultury ani do tradycji, przynajmniej nie w takim stopniu albo w takim sposobie, w jakim myślą o tym cudzoziemcy. Japończycy przywiązani są do reguł i schematów, bez względu na to, jak logiczne albo nielogiczne dane reguły i schematy mogą być w rzeczywistości. Dlaczego są tak do nich przywiązani? Bo nie wymaga to od nich większego wysiłku umysłowego. No zawsze tak robiliśmy, więc dlaczego mielibyśmy to zmieniać? I jest to wyobrażenie o Japonii, które zazwyczaj nie legnie w gruzach po tygodniowym pobycie w kraju. Może nawet nie po miesięcznym pobycie. Ale już pobyt, który wymaga przestania bycia turystą i wymaga codziennego obcowania z japońską rzeczywistością jako mieszkaniec kraju. No, taki pobyt potrafi być bardzo bolesny. Kolejne wyobrażenie, które niejako łączy się z tym poprzednim odnośnie tradycji, to ponoć cechy samych Japończyków. Że są tacy pomocni, uczynni, uprzejmi, uczciwi, honorowi, szanujący rodzinę, szanujący ludzi starszych i szanujący naturę. No, przechadzka brzegiem wybetonowanej rzeki łatwo obala szanowanie natury. A przejazd pociągiem w godzinach szczytu, kiedy miejsca oznakowane dla osób starszych albo niepełnosprawnych są zajęte przez licealistów lub salarymanów, którzy pilnie przeglądają rzeczy w swoich telefonach, żeby nie zauważyć babci z laską w ręku czy kobiety w ciąży, które stoją zaraz obok. Takie sytuacje rozprawiają się z wizerunkiem uczynności i uprzejmości. A uczciwość? Mieszkasz w Japonii i jeszcze roweru ci nie ukradziono? Więc albo jeździsz bardzo zdezelowanym wrakiem, albo nie jesteś tu jeszcze tak długo. Uczciwość? Mieszkasz w Japonii w wynajętym mieszkaniu i myślisz, że jako cudzoziemca podczas procesu wynajmu twój agent nieruchomościowy cię nie oszukał. Dobra, poczekaj, aż będziesz musiał się wyprowadzić z tego mieszkania przed upływem kontraktu wynajmu. Wtedy pogadamy. A no właśnie, mówiłam wam, że to może być tutaj puszka Pandory w tym temacie. No i mogłabym jeszcze długo tutaj mówić o wyobrażeniach na temat niezwykłej czystości Japonii. O wyobrażeniach cudzoziemców, głównie płci męskiej, na temat piękna i uległości, w cudzysłowie uległości, japońskich kobiet. O wyobrażeniach cudzoziemców płci żeńskiej na temat obowiązków rodzinnych japońskich mężczyzn. O wyobrażeniach na temat japońskiej edukacji, wychowania dzieci, czy nawet zwykłej kultury osobistej przeciętnego Japończyka. I tutaj taka moja własna mała refleksja. Po tylu latach w Japonii przestałam zauważać te powyższe punkty. Stały się one dla mnie codzienną normalnością, normalną codziennością. I wiecie, dopiero te treści w internecie przypominają mi o tym, jak wyobrażają sobie Japonię ludzie, którzy tu nie mieszkają. No i ludzie, którzy tu w większości nigdy nawet nie byli. A co jeśli chodzi o ludzi, którzy tu byli? No tutaj przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu, czyli do wrażeń z podróży po Japonii. Na pierwszy ogień musi tu pójść wrażenie, które widzę dosyć często powtarzane i które naprawdę zdumiewa mnie do tego stopnia, że nawet nie wiem, co o nim sądzić. A chodzi o to, że jakoby w Japonii nie ma supermarketów z prawdziwego zdarzenia. Że my tu wszyscy robimy zakupy w sklepach typu polskiej Żabki, czyli w Japonii to 7-Eleven, Lawson albo Family Mart.
No fakt, te sklepy są w miastach dosłownie na każdym kroku, więc bardzo łatwo sobie wyobrazić, że to jedyna nasza opcja. Ale zapewniam Was, mamy tutaj zwykłe supermarkety i sklepy spożywcze. A tak przy okazji, to wiecie, przypomniało mi się tutaj pewne zdarzenie, kiedy mieszkałam w Tochigi i kiedy w pracy zajmowałam się świeżo przybyłymi do Japonii nauczycielami angielskiego. I zazwyczaj byli to młodzi ludzie zaraz po studiach, dla których Japonia była ich wymarzoną ziemią obiecaną. Moim zadaniem było im pomóc się usadowić zaraz po przylocie i pomóc im również w krytycznych sytuacjach. No i był taki chłopak, Amerykanin. Nie pamiętam już z jakiego stanu, ale z małego amerykańskiego miasteczka. Od razu na dzień dobry powiedział mi, że raczej pomocy potrzebować nie będzie, bo on uczył się japońskiego z anime, kocha Japonię i wie wszystko. Ucieszyłam się bardzo, kiedy to usłyszałam, bo zajmowanie się takimi świeżynkami to zawsze było dla mnie dosyć dużo roboty. No trzeba założyć im konto w banku, zorganizować telefon, zarejestrować w urzędach, pokazać w sklepie, co jest płynem do czyszczenia kibli, a co płynem do mycia naczyń. No wiecie, takie zwykłe życiowe sprawy. A tu mi chłopak mówi, że on pomocy nie potrzebuje, dziękuję bardzo, że sam da radę. I uwierzyłam mu na słowo. Jakiś miesiąc, dwa, po tym jak przyjechał, to dostałam od niego spanikowany telefon późnym wieczorem, że potrzebuje mojej pomocy. Teraz, zaraz, natychmiast. Nie wdawał się w szczegóły i po prostu błagał, że mam przyjechać. No to co mam robić? No, wsiadam w samochód i jadę. I oczekuję najgorszego. Coś mu się stało, wypadek może jakiś. No przyjeżdżam, a on mi na to, że w sklepie zabrakło papieru toaletowego. Zatkało mnie. No jak to zabrakło papieru toaletowego? W sklepie? W jakim sklepie? Papier toaletowy w Japonii jest wszędzie, nawet w publicznych toaletach. Jak nie masz, to idź sobie i ukradnij. No, okazało się, że sklep, gdzie on robił zakupy przez prawie 2 miesiące, to Lawson, czyli taka lokalna żabka. I kiedy jednego wieczoru papier toaletowy faktycznie się skończył, to chłopak spanikował. Nie wiedział, że w Japonii istnieją normalne supermarkety. Sklepy, gdzie normalni ludzie robią normalne zakupy. Wszystko kupował w tym nieszczęsnym kombini, zaraz obok jego domu. Całą żywność, wszystkie napoje, produkty higieniczne, wszystko. No i potem, kiedy sprawa w pracy wyszła na jaw, to szef powiedział, że to była moja wina, bo nie zabrałam chłopaka do supermarketu, kiedy przyleciał. No nie zabrałam, bo chłopak mówił, że zna się na rzeczy i że sam to ogarnie. No i chyba w tłumaczeniu nie chciał, żeby stara baba pokazywała mu, gdzie kupić chleb, mleko i prezerwatywy. Ale nie wiedział, że konwini to nie jest jedyne miejsce, w którym można robić podstawowe zakupy. Nie wiedział, bo niestety w anime poprzednio widział tylko konwini. To jest skrajny przykład, ale po tym wypadku, kiedy odwiedziłam grupy dyskusyjne nauczycieli angielskiego w Japonii w internecie, to dotarło do mnie, że wcale nie był to odosobniony przypadek. Więc jeśli ludzie, którzy się tu przeprowadzili, którzy tu mieszkają i pracują, nie wiedzą, że w Japonii są normalne sklepy, to chyba powinnam być bardziej wyrozumiała dla turystów, którzy również są przekonani, że tutejsze żabki, czyli konbini, to jedyne miejsce na zakupy spożywczo-drogeryjne. No i ostatnio coraz częściej widzę też wrażenie po pobycie w Japonii, że jakoby japońskie mieszkania nie mają kuchni. I nie chodzi tu bynajmniej o piekarniki w stylu europejskich, bo takich naprawdę tu nie mamy, ale o normalne kuchnie. Ostatnio widziałam nawet 2 influencerki na wycieczce w Japonii na YouTubie, które właśnie takie mądrości głosiły. Doszły one do tego wniosku na podstawie zakupów żywnościowych w konbini. Widzicie tutaj pewien schemat, jak to się wszystko łączy? Ja też, teraz już widzę. Więc one kupiły bento w 7-Eleven, bento, czyli gotowy posiłek, i podgrzewając je bezpośrednio w sklepie,
No bo tutaj takie rzeczy można robić. I jedząc je zaraz w tym sklepie, no bo niektóre sklepy akurat mają takie miejsca, gdzie można sobie przycupnąć i zjeść. No więc one twierdziły, że te sklepy oferują takie wygody, bo w wielu japońskich mieszkaniach po prostu nie ma kuchni. No zastanawialiśmy się z mężem, skąd się biorą takie głupoty. I doszliśmy do wniosku, że powody są dwa, tak w zasadzie. Pierwszy powód to jest pewna grupa mieszkań, na przykład tak zwany share house, gdzie faktycznie indywidualne pokoje mogą nie mieć kuchni. Kuchnia będzie wtedy wspólna dla wszystkich lokatorów. No i są również maciupeńkie mieszkanka, które nie należą do share house'ów i gdzie w tych mieszkankach faktycznie może nie być ani łazienki, będzie tylko toaleta i nie będzie też kuchni. I to właśnie niestety takie ekstremalne przypadki zawsze lądują w zachodnich mediach, kiedy jest rozmowa na temat mieszkań w Tokio. I tutaj słowo kluczowe. Ekstremalne przypadki. No bo oczywiście im coś bardziej jest szokujące w tej dziwacznej Japonii, tym więcej kliknięć wygeneruje. A tymczasem rzeczywista rzeczywistość jest bardzo nudna. Kuchnie są inne niż w Europie i Stanach Zjednoczonych i rozwiniętych krajach świata, ale są. I tutaj powód numer dwa. Kuchnie są, ale kiedy wynajmujemy mieszkanie w Japonii, będzie ono zupełnie puste. Zupełnie. Niektóre są tak puste, że trzeba nawet szyny do zasłon kupić i sobie samemu zamontować. No i oczywiście nie będzie też wbudowanej kuchenki. Trzeba ją samemu kupić i podłączyć do gazu. I nie jest to kuchenka, jaką znacie z Europy, bo przeciętny japoński dom takiej nie posiada. Jest to zazwyczaj dwu- albo trzypalnikowa kuchenka gazowa, którą stawia się w miejscu, które już jest do tego przygotowane w domu, gdzie jest zawór do gazu. W nowym budownictwie czasami zdarzają się już wbudowane kuchenki typu IH, elektryczne, ale jest to raczej wyjątek niż reguła. No więc może stąd biorą się te wrażenia, że w Japonii mieszkania nie mają kuchni? Podobnie ma się sprawa z wrażeniami, że w Japonii istnieje tylko miękki, puchaty chleb. Taki, którego tekstura bardziej przypomina kosmetyczne waciki niż pieczywo. Tutaj Wam powiem, że dobre pieczywo istnieje, ale sporo kosztuje i nie jest łatwo je znaleźć. Mniej niż przeciętne pieczywo kosztuje niewiele mniej i jest dużo łatwiejsze do znalezienia. No tyle, że w supermarketach czy sklepach spożywczych go nie znajdziecie. Trzeba się pofatygować do piekarni. Gówniane pieczywo, czyli te nieszczęsne waciki zamiast chleba, możecie znaleźć bardzo łatwo w każdym supermarkecie. Choć osobiście ja nie nazywałabym tego pieczywem. Jeśli mieszkacie lub zwiedzacie rejon Tokio, to jeśli pragniecie chleba, mogę Wam polecić piekarnię Asanoya, która nawet reklamuje się w ten sposób, że ich chleb jest lubiany przez cudzoziemców. Mają również sklep w mieście Karuizawa i to jest właśnie ta piekarnia, do której jeździmy. Sieciówka Pompadour jest również dosyć dobra. A z tych tanich, a w miarę zjadliwych, to od biedy można polegać na chlebie z sieciówki Grano Grano. Zazwyczaj można znaleźć tą piekarnię zaraz obok supermarketów Apita. No i mówię tutaj oczywiście o regionie Kanto, bo w innych miejscach nie wiem. No i kurczę, głodna się teraz zrobiłam. O transporcie już wspominałam poprzednio, ale o wrażeniach z wypożyczania samochodu w Japonii chyba jeszcze nie. No to posłuchajcie. Kiedy ostatnio JR Pass, czyli ten pas na pociągi japońskie, podrożał, to coraz więcej rodzin decyduje się na wynajęcie samochodu w Japonii. I coraz więcej osób twierdzi, że wypożyczalnie w Japonii nie oferują pełnego ubezpieczenia. Huh? Oczywiście, że oferują. Nawet te najmniejsze. Ja wypożyczam samochody kilka razy do roku, kiedy podróżuję po kraju i ja zawsze biorę pełne ubezpieczenie.
tylko trzeba o to poprosić i dopłacić, kiedy już podpisujemy umowę podczas odebrania samochodu. To wrażenie bierze się chyba z trudności porozumiewawczych albo językowych, bo turysta jest najprawdopodobniej kuszony bardzo niską ceną wynajmu samochodu, a cena ta nie obejmuje pełnego ubezpieczenia. No i nie wie, że może o takowe poprosić i po prostu dopłacić. Zamiast tego twierdzi, że ubezpieczenia, pełnego ubezpieczenia wypożyczalnie japońskie nie oferują. Kolejne wrażenie, które jest bardzo popularne po pobycie w Japonii i o którym można by zresztą całą książkę napisać, no i wiecie, chyba już nawet takie napisano, to uprzejmość i pomocność Japończyków. Już ciut wspominałam na ten temat poprzednio o wyobrażeniach, ale teraz przejdźmy do przykładów. Czy Japończycy są uprzejmi i pomocni? No oczywiście niektórzy pewnie tak. Tak samo jak ludzie wszędzie indziej na świecie. A cała reszta? Cała reszta operuje według reguły, według schematu, że odpowiedzenie komuś nie to jest szczyt złych manier. Czyli bez względu na to, czy znają odpowiedź na twoje pytanie, czy nie, to brną dalej. Dają ci znaki, że nie wiedzą, o co chodzi. Ale przeciętny turysta nie wie, jak te znaki rozpoznać, jak je odczytać. Więc przeciętny turysta czeka na pomoc, której przeciętny Japończyk nie jest w stanie udzielić. No i postawiony pod ścianą ten Japończyk w końcu się zorientuje, że gaijin, czyli cudzoziemiec, naprawdę oczekuje od niego pomocy. No i w końcu zacznie on szukać odpowiedzi na pytanie cudzoziemca, czasem angażując w to innych przygodnie spotkanych tubylców. Dlatego jeśli słyszę historię o tym, jaka to jakaś biedna Japonka zapytana o drogę gdzieś tam spędziła pół godziny, pomagając rodzinie gaijinów znaleźć miejsce, czasami prowadząc tą rodzinę gaijinów do na przykład restauracji, której sami nie mogli znaleźć, to wiecie, kiedy słyszą takie historie, to śmieją się w duchu. Ona nie była uprzejma i pomocna. Po prostu postawiliście ją w sytuacji bez wyjścia i nie umiała się wymigać. I kiedy jeszcze ja sama byłam w miarę nowa w Japonii, to bezwzględnie wykorzystywałam tę cechę Japończyków. I nawet kiedy później już umiałam odczytać to niewypowiedziane nie, to nadal operowałam w takiej zachodniej mentalności. No i teraz, tak szczerze mówiąc, to mi wstyd, że się kiedyś tak zachowywałam. Ale nadal, w tej chwili, są sytuacje, kiedy nie odpuszczę i kiedy będę brnęła dalej, aż usłyszę to wyraźne nie. I zazwyczaj są to sytuacje medyczne albo urzędowe, bo wtedy naprawdę trzeba mieć definitywną odpowiedź. A niestety, definitywnej odpowiedzi nikt nie chce tutaj dać. Ojeju, to miał być krótki odcinek, ale jak zawsze się rozgadałam. A mogłabym jeszcze nawijać na ten temat najprawdopodobniej drugie tyle. Więc zamiast mojego dalszego gadania, mam pytanie do Was. Jakie są Wasze wyobrażenia o Japonii? Lub Wasze wrażenia z Japonii? I czy kiedykolwiek stało się, że Wasze wyobrażenia albo wrażenia się diametralnie zmieniły? I zastanawiam się też tutaj, ile jest prawdy w moich własnych wrażeniach z podróży do innych krajów. No bo przecież jak ja widzę na przykład Singapur czy Tajwan jako turysta, turystka, przepraszam, ja bardzo nie lubię słowa podróżnik czy podróżniczka, bo to jest takie pretensjonalne, więc nazywam się po prostu turystą. Okej, to jak ja widzę dane miejsce czy kraj, będzie przecież zupełnie różne od tego, jak widzą go jego mieszkańcy. I jest to normalne. Punkt widzenia, punkt siedzenia. Zawsze tak mówię przecież. Różnica jest taka, że jeśli chodzi o inne miejsca na świecie, to ludzie są jakoś bardziej skłonni weryfikować swoje wyobrażenia i wrażenia o danym miejscu. A Japonia? Słowo Japonia działa jak przysłowiowa czerwona płachta na byka. Każdy czuje się ekspertem.
Każdy widzi własne wyobrażenia i wrażenia jako prawdę absolutną. I tak właśnie, w taki sposób przekazuje ją innym. No i wiecie, ja nie wiem, co jest w Japonii, że prowokuje ona taką namiętność i taką pasję wśród zagranicznych fanów. Bo zawsze powtarzam, że jest to kraj jak każdy inny. I sama przyznaję się do tego, że moje własne wyobrażenia i wrażenia zmieniły się podczas mojego pobytu tutaj. Nie wstydzę się tego. To przecież normalne. No dobrze, rozgadałam się, ale teraz już pora lądować tutaj, w tym naszym kraju i wracać do rzeczywistości naszej japońskiej codziennej normalności. Jutro praca, a w weekend, jeśli jest śnieg, o, śnieg jest, jeśli on przestanie padać w górach, to jedziemy na narty i na deskę. Woohoo! Więc to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już za tydzień. Do usłyszenia.